We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Nie witam się z wami przed tymi, czy o kurde, czemu mam taki kapelusz dziwny? Czekajcie, muszę to natychmiast zmienić. Gdzie jest mój melonik? I nie wróć, nie melonik, gdzie jest mój, o, tu jest mój cylinder. Przy tym zostaniemy. Nie witam się z wami przed klasą transmutacji, tylko przed miejscem, gdzie gadamy z Sebą, ponieważ no, pochodziłem sobie jeszcze trochę po mapie. Poczyściłem z tych wszystkich skarbców, prawie mam level, mam szczerą nadzieję, że ukończenie tej misji dostanę właśnie poziom. A dlaczego? A to dlatego, że ta misja od Seby odblokowuje mi Imperio. Tak więc będzie zabawy. Kto wie, może w trakcie misji uda mi się odblokować i Imperio, tak jak było z Crucio, i już od razu je sobie ulepszyć. Misja nazywa się W cieniu czasu. Sebastian przysłał do mnie słowę z wiadomością, że wpadł na trop reliktu, który mógłby pomóc Ann. Mam się z nim spotkać tutaj przy katakumbach. Zezwa pokaże też tę wiadomość w sumie. Ona się odtworzyła poza... kiedy oczywiście sobie chodziłem, więc no... drugi raz się nie odtworzy. Seba... Gdzie ty jesteś? Tu jest Seba. To będzie chyba ta. Tak. Z Ann jest coraz gorzej. Jeśli jest jakakolwiek szansa, że relikt z Księgi Czarów Slytherina może jej pomóc, muszę go odnaleźć. Proszę cię o pomoc. Spotkajmy się na obrzeżach Feldcroft, niedaleko katakumb Seba. Dobra. Żałuję, że Ollivander tylko raz tutaj się odezwał i nie ma ciągle u niego... czy ciągle, w ogóle nie ma od niego żadnych nowych wiadomości. Tylko szkoda, bo liczyłem, że może jakoś będzie coś jeszcze z jakimiś pamiątkami, no ale niestety. Przeliczyłem się. Inwentarz, coś tutaj miałem nowego? Chyba nie. Tutaj w ogóle, tak jak widzicie, mam pokaźną kolekcję praktycznie wszystkiego. Najbardziej tych kamieni dzięki temu uszlachetniaczowi. Najmniej? Czego mam najmniej w sumie? Piór Memortka, ale akurat pióra na bieżąco wykorzystuję. Futro Pówka. Kurde, pówki to niby te najbardziej podstawowe, ale zastanawiam się, czy nie będzie mi to w końcu jednak do czegoś potrzebne. Na razie się trochę wstrzymuję, żeby mieć pówki w pokoju życzeń, ale kto wie, może prędzej czy później będę musiał jednak jako takie te pówki tam za po raz kolejny wtagować. Aktualnie tak wygląda mój set. Oczywiście wszystko ma zmieniony wygląd. No oczywiście maska głównie taki, żeby jej nie było widać. To jest właśnie ten płaszcz kłusownika. No ale też taki w miarę ciepło, więc powiedzmy, że pasuje. Szaliczek jest taki, jaki jest. Kapelusz oczywiście na cylinder zmieniony. A upgrade'y jakie były, takie zostały. No chyba że gdzieś tutaj miałem kamelona i go wtedy zamieniłem na kontrolę. Nie wiem. Uchwyt jest cesarska, brąz i złoto. To się na razie nie zmieniło. Czy ja mogę miotłę jakąś zmienić? Zobaczmy. Szybka miotła. Kosa niebios. Nocna tancerka. Pędzący żar. Tchnienie wiatru. Dziki ogień. Cięcia księżyca. Cisowy wikłacz. I domu Hogwartu. No może weźmy kosę niebios. No i dobra. Póki co... nic więcej. Tak więc rozpocznijmy questa i jeszcze myślę tego... No myślę, że tego questa jeszcze znacaj z... Dobra, może nie... Dziwi mi się, bo my to całe to imię tak pełni. Nacaj ona, no dziwnie to brzmi w zdaniu. Z Nati, mówiąc skrótowo. Tego questa od Lanati jeszcze myślę zrobimy, bo to pewnie będzie tylko przyjść, pogadać i tyle. Sebastian, that relic you mentioned... I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Dobra, nie. Ja będę myszką będę to wybierał, bo jak mi zaś będzie przeskakiwało, to mnie szlak jasny trafi. Dobra, wyłączę na chwilę pada.
i przegadajmy to. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it. But I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Pewnie tak. Raport uczniowski. Zadanie w katakumbach dało nadspodziewanie dobre wyniki. Nowa wiedza o naszych przodkach otworzyła mi oczy, ale jednego nie mogę zignorować. W podniesionej wnęce za wielką salą, pośród wywróconych sarkofagów, znajdował się relikt o dziwnym kształcie. Jego moc była łatwo wyczuwalna. Byłbym w niebo wzięty, gdybym mógł go przebadać, ale zabieranie przedmiotów jest zabronione. Katakumby Feldcroft. No to wchodzimy. Czas odblokować Himberiu. Choć to pewnie pod koniec questa dopiero. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Ja tam jeszcze jestem spokojny, chłopy. Okej. Okay. Żegnamy pajączki. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Confringo! Ale rację ma, no pająki to pajęczaki, a nie insekty. I patrzcie, jaki jest sens, że nie mogę tutaj używać miotu? To jest idiotyczne. Dobra, ale rzućmy Akio może na to. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. This room is taller than it looks. Dobra, tutaj potrzebuję Wingardy. Tutaj i Levioso. Okej. Okay. Trochę hajsu. Nic więcej. Co się kryje tam na górze? O, jakaś skrzynka widzę. Takie lubię. No, to akurat średnio użyte. A, czekaj, jeszcze tutaj gdzieś jest skrzynia. A, ale to gdzieś z drugiej strony. Dobra, no ale będzie zaznaczona na mapie, więc nie ma się co martwić. Okej. Okay. Pokonaj kapustą. Okej. Okay. Jedna. Druga. O, już zagryzione, elo. Dobra, już. Ej, ale potężna jest ta kapusta, widzę. Dobra, czekaj, po pierwsze potka. Tylko po to, żeby ją zużyć. Mam tego pełno. Nawet nie mam jak tego zbierać, bo... Prawie każdą walkę jestem w stanie przeżyć z wrogami i... nie dostaję na tyle obrażeń, żeby... czuć w ogóle, żeby użyć tych eliksirów, więc... Potem mam właśnie pełno tych wszystkich. Tego wszystkiego. A dobra, tu jest skrzynka, najpierw tutaj. Surrounded by grandeur. Grandeur and then even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. Okej, to jest chyba jednak dalsze przejście. No ale skrzynia jest obok. A tutaj jak schowany. No, nie! Nie, nie to, nie to! Dobra. Nawet nie wiem, co w sumie tego pająka zabiło teraz, bo na pewno nie było to moje zaklęcie. Okej, okay, kolejne kości. A, dobra, tutaj musimy to przeciągnąć wszystko, okej. Okay.
Dobra, jakiś wpis. Nierozważnie wspomniałem w moim raporcie o znalezionym relikcie i napomniano nie, aby mnie, abym go nie ruszał. Ale badania są ważniejsze niż moja wierność zasadom. Czuję, że w tym relikcie coś drzemie. Słyszałem, że osoby wybrane przez różdżki z dębu szypułkowego władają potężną intuicją i ja w to wierzę. Dlatego właśnie, gdy nikt nie patrzył, przystąpiłem do działania. Wyczarowałem dwie bariery, aby odizolować relikt. Niech przodkowie mi wybaczą, ale użyłem do tego ich kości. Ajajaj. Zamierzam tam wrócić, ale najpierw muszę się przygotować do kolejnego zadania, czyli nauki zaklęcia Imperius. Podobno dobrze działa na wrogów. O, czy już będę mógł pogadać? Nauczyć się zaklęcia? And conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But... let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. No to drugie bardziej do mnie przemawia, no bo wątpię, żeby ten uczeń chciał umyślnie to tutaj zostawić. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Hmm. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Dobra. Czyli tutaj pewnie będę szedł pod tę skrzynkę, to najpierw tędy się. We've made it this far, but clearly we have a lot to do. O proszę, tutaj widzę druga taka sytuacja. Dobra, czekaj, najpierw to. Tu mogę jeszcze zejść, spoko. Więcej soku z chorbotka. Kurde, nagminnie się przełapuje na tym, że mylą mi się te pojęcia. Dobra, de pulso. Nie. Muszę znaleźć bezpieczną drogę across. Dobra, spróbujmy użyć Lumosa, tylko najpierw muszę go przepisać. Gdzie? A, tu mogę zapalić, dobra. Czekajcie, najpierw odgonię te sidła. Dobra. O, i teraz będę mógł pootwierać. I właśnie, tak sądziłem, wyrzucić te kości. Kurde, ten durny pad, który musi... coś mi się spieprzyło w gałce i po prostu musi mi robić takie akcje. Okej, okay. Jeden. No, chodź. Drugi. No i proszę. Mamy most z kości. No, ale widać, że go magia utrzymuje, bo to coś takiego nie miało prawa, by się normalnie utrzymać. No i dobra, mamy tutaj powrót do Sepcia. Trochę hajsu. Fajnie! Herby, akurat takie coś, to bym z wielką chęcią sobie postawił. Właśnie pokoju życzeń. Pieniędzy i oczywiście powrót do tegoż miejsca. No tu już wiadomo, co trzeba zrobić, nie? Tu, o! Depulso czy bombarda? No też zadziałało też depulso, ale myślę, że bombarda bardziej na miejscu. Myślę, że bombarda bardziej by pasowała do całości. W sensie, no, wiesz, żeby po prostu wysadzić coś takiego starego, nie? Ale niestety. Dobra. Ale to jest miejsce na dwie takie opcje. A nie, dobra, to nie jest na postawienie, to po prostu muszę przeciągnąć tę kość. Dobra.
Okej. Nie, 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 nie tam, tylko tu. No i cyk. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Dobra. Dobra, dla was to była chwila, dla mnie no trochę więcej. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. No oczywiście, że chcę! Seba, co to za głupie pytania? Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Where did you learn the Imperious curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. No, jestem akurat zdania, że tak co, ale akurat Imperius no, nie powinien być zaklęciem niewybaczalnym. Crucio? Znaczy może inaczej. Może nie chce jest, ale w pewnych sytuacjach użycie go nie powinno w ogóle być uznawane za wtrącenie kogoś do Azkabanu. No bo uwaga, w momencie, w którym, nie wiem, ktoś chce was zabić, Imperio! Jesteście bezpieczni. Ktoś, nie wiem, może mieć ważne dane, a masz do wyboru albo tortury, i to niekoniecznie w przypadku Krucjatusa, tylko po prostu tortury, bolesne, czy, nie wiem, obicie mu mordy, po co? Imperio, powiedz, co chce wiedzieć. Tak samo jak Axie w Wiedźminie. Wiedźmaka, nikt za użycie Axie nie każe jakimiś karami, nie chce go do więzienia wrzucić, no trochę przez to, że boją się, że stracą głowy w trakcie całej akcji. No ale no, o to mi chodzi, nie? Imperio to jest zaklęcie niewybaczalne, które w pewnych sytuacjach nie powinno od razu gwarantować wam wycieczki do biletu jednostronnego do Azkabanu. Dobra, to teraz tutaj zamiast... Może inaczej, zróbmy tak samo jak było w tym. Tutaj damy Confringo. Tutaj zamiast Flipendo damy sobie Imperiusa, a Avadę jak zdobędziemy, to damy zamiast tego. A teraz tutaj... Zobaczcie, jak sobie to Flipendo może się przydać. Niech będzie w takim razie. Albo nie, zamiast tego, tutaj niech będzie Expelliarmus. Tutaj mamy bombardę. Albo nie, tu damy incendio, a tutaj damy nowe. I damy tak, tutaj nie będzie aresto, do góry niech pójdzie to, a na bok niech pójdzie... No, depulso na przykład. Bo chcę mieć ten pierwszy core, ten pierwszy zestaw chcę, żeby był właśnie tak turbo pod zaklęcie niewybaczalne. No i dobrze. Przetestujmy je zatem. O kurde! Użyłem krucję, mam dwa razy wybrane, kurde. Ajajaj, kurde! Zabiłem go przez to krucjo. Złe zaklęcie wybrałem. Bombarda! No, wyglądał jakby dało się to wysadzić, to biorąc. No właśnie, w taki sposób. Dobra, teraz gdzie mam iść? No, raczej w drugą stronę. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. Akion, I try. Guardian Leviosa. Akion. Revelio.
This looks different than what we faced before. Akio. Now we're also dealing with rune symbols. That worked. Keep going. Aha, dobra. Czyli co, muszę w jakiejś konkretnej kolejności muszę to zrobić, tak? A, dobra, zależy od tego, to czekaj. Mamy dwa prostokąty i trzy kółka. Zobaczmy. Nie, to i to. Okej, mamy więcej kości. Wyciągnijmy je. A może inaczej. Wyciągnijmy i od razu je wstawmy. Teraz co mamy tutaj? Tutaj mamy znowu trzy kółka i tutaj... No taki trochę symbol nieskończoności. Chciałbym, że to może być symbol Odyna, no ale symbol Odyna był... Nie, nie to. Jeszcze raz. Ale symbol Odyna był... Miał, to były takie trzy... te... trzy trójkąty. I tu jest skrzynia. Oczywiście z gorszym wyposażeniem. No a tutaj mamy to. I to. A nie, czekaj, nie. To. I to. To w ogóle ten drugi to symbol magów wiatru. Z Awatara. Chociaż to chyba też był jakiś symbol druidów, jeśli mnie pamięć nie myli. Dobra. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Okej. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Nie, 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 okej. Okay. Jednak tędy jednak muszę iść. No to ja oczywiście najpierw chcę iść w drugą stronę. Nie, kurde. Dobra. Mamy pająki. O, jeszcze Matrona. No atakuj! Halo! Pięknie. Dobra, utrzymaj w powietrzu, spróbuję to zrobić. I pięknie, udało się. To teraz tylko kończymy żywot pająków. I została nam Matrona. A nie, jeszcze tutaj mam jakiegoś... miniaka. Bum! Ej, ilu was tu jest? I nie mam descendo nigdzie? Czemu? To tutaj zamiast transmutacji... No nie, zamiast tego wrzućmy descendo. Bo ono się akurat przydaje. No troszkę. Confringo. O, kurde, chciałem to spalić, a dopiero potem wysadzić. Dobra. Tutaj mamy kolejny kieł. Kolejne pajęczyny do spalenia. Zobaczmy. No jestem niemalże pewien, że na pewno nikt tutaj nie był w ciągu tych kilkudziesięciu lat, czy kilkuset lat właściwie, na pewno nikogo tu nie było. O, eliksir wiganowy, miło. Ale że on jeszcze jest zdatny do użytku? Skrzyneczka. No, skrzynka. Oczywiście, coś gorszego. Rebellion. Nic więcej tam. A, to są te wcześniejsze gałki do wciskania, a to jest przejście, które odblokowałem. Co się tu kryje? Kolejny legendarny przedmiot. I... Rebellion. A, i więcej hajsu. Dobra, no to teraz możemy lecieć tam, gdzie poleciałem na początku. A, jeszcze tutaj bym zostawił. No. Przecież kompletnie już tych pieniędzy nie potrzebuję, no ale...
Warto mieć. Złota nigdy dość. I okej, teraz idziemy tędy. I spróbujemy znaleźć ten relikt. Chociaż trochę nie wierzę, że akurat w tym miejscu go znajdziemy. Jak one się tam wciskają? Halo! Podpal stresa, gdy szykuje się do ataku. Dobra. Kurde, to nie miałem confillingu akurat. Okej. Okay. Ten sobie trochę... No kurde, tu był akurat jeden, no. To pali się, halo! Holy moly! Ty jesteś moja, a ty cierp! Pomykacz, to out. No i tylko matrona została, ta moja. No. Pięknie! No ładnie, jeszcze udało się działnąć Petrificusem. Choć nie sądziłem, że uda mi się ją one-shotować. No ale proszę. Jednak się udało. Dobra. Co my tu mamy? O, jest jakaś notka, czyli na pewno nie ma tutaj tego... Nie ma tego reliktu. Okej, okay, trochę forsy i eliksir Wiganowy, którego oczywiście nie podniosę, bo on był już full. To zobaczmy te notatki w takim razie. Notatka z reliktu. Relikt aż kipi od energii. Jego możliwości mogą przysłużyć się nie tylko czarodziejom, ale też całemu światu. Ale mroczna ofiara, która pozwoli wyzwolić jego potencjał, może być zbyt wielka. Dopóki nie dowiemy się więcej, proszę nie zabieraj reliktu. No ktoś się chyba... Nie po... A nie, jest tutaj jednak, proszę! Ilustracja zaginionego reliktu. Okej. To jest! Proszę, a jednak. Tylko o co chodzi z tą mroczną ofiarą? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Zrobimy, powinniśmy go zostawić. No, domyślam się, że skoro trzecia misja od Sepka, taka lojalnościowa, powiedzmy, może dać nam awadę, no to pewnie chodzi o zabójstwo, albo bynajmniej użycie awady na kimś, więc... No, ja bym zostawił ten relikt, no ale... Potrzebujemy go. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially for my uncle. Proszę, kogo ja widzę? Ominis? Oczywiście, ale to było do przewidzenia, że on się tu znajdzie. Ciekawe, jak długo nas śledził. Ominis! Długo nas tak śledzisz? Ominis. Pogadajmy. Ominis. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. No, z
spróbujmy to przegadać, może da się przekonać. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The Dark Arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian! We're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Przez chwilę myślałem, że zaproponujesz, byśmy użyli Imperium, nie? Ale sorry, za żadne skarby bym tego nie zrobił. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Dobra. Jednak jeszcze nie przegadane. And I didn't want to worry him all over again. Coś jeszcze powiecie, panowie, czy możemy wychodzić? Dobra, to wychodzimy. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Ej, widzicie ten dym? O, jeszcze nawet nie mogę wykorzystać miotłu, żeby tam dolecieć. No, to nie wygląda za ciekawie. I coś mi mówi, że chyba też nie skończy się ciekawie. I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It only upset her. Mm-hmm. No, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Broń Feldkor przed lojalistami. Let's hurry. That was unimpressive. Is that the best you can do? Uh-huh. Bombarda. Think you're not your best. For a minute, are you quite finished? Bierzemy ich! O ty gnoju! Kurde, przełam mój tarczę. Jak sobie to ograbię ich trochę, pozwolicie? PUM! CO?! Każ mu odłożyć broń, dobra? Aha, właśnie kazał mu poderżnąć sobie gardło. Okej. Oj. What have you done? Jak rozumiem, Depulso nie dało się użyć, co? From that damned book, no doubt.
Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperius curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. No, wiesz, mogę się użyć depulso, Akio, albo chociaż, na przykład, nie wiem, kazać mu odłożyć broń, a nie podżynać sobie gardło. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. No i co teraz? Może spróbuję jakoś Sepcia wybielić przed chujem. Coś nie wiem, czy to coś da. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Posunął się za daleko, uratował siostrę. Okej, no fakt, uratował, ale ja jestem zdania, że jak już użył Imperio, to mógł kazać nie zabijać się temu goblinowi. Sebastian acted rashly, but he acted out of instinct to save Anne. Out of instinct? With an unforgivable curse? This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. No co za sześćdziesiona? Why, Sebastian? Ej, szczerze, zaczyna mi ten wyjazd coraz bardziej wkurwiać. Rozumiem, że zaklęcie niewybaczalne... Jest punkt talentów. Rozumiem, że zaklęcie niewybaczalne, no... Fakt, co nieco robią, no ale w tym przypadku, no Imperio... Dobra, może nie tyle, że było niezbędne, albo na pewno mega pomocne. Choć jak mówię, no Seba nie powinien kazać zabijać się temu goblinowi. Bo to tak naprawdę spieprzyło całą sytuację. No okej, okay, ale chyba nie da się chyba tak naprawdę zrobić niczego z tym. Z tym wujem, no. Zakładam, że w obu przypadkach miałby do nas wąty. Bo tylko że w jednym próbowaliśmy wybielić Sepcia, w drugim. No, w drugim po prostu bronimy go ten, nie? Tak wprost, że chciał uratować siostrę. Chyba, że mi znowu zmieniło opcję. Ale mam nadzieję, że nie. Okej, okay, to tak. Jeszcze na koniec myślę, pogadamy sobie tutaj. You wanted to speak with me, mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle.
Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from it. However, I am an animagus, and it is in my gazette to the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. O kurde! Ej, nie spodziewałem się, że Nati jest animagiem! Wow! Ja oczywiście nie muszę na te pytania, znam odpowiedź, no ale jako, w sensie ja jako ja, ale ja jako Jack Hamilton, no podpytajmy. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Huncwoci mogliby się nie zgodzić. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Okay. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time, it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Nie można ciągle żyć w strachu. Being here during that rather awkward conversation. No nie aż taka dziwna. Ale nie można ciągle żyć w strachu. Ze strachem trzeba się zmierzyć. Zawalczyć. Dopiero wtedy, kiedy się go pokona. No i teraz nie mam dalszej części. Właśnie powiedzieć, że kiedy się go pokona, to można się go bać, ale to jest totalnie idiotyczne, no bo jak pokonasz swój strach, no to czego masz się bać? No nic to, dobra. Myślę, że sporo z tego wytam. Aktualnie dosłownie mam teraz godzinę, prawie 16 nagrania, ale myślę, że jeszcze możemy tutaj pogadać z Sebastianem w krypcie. No a później zakończymy odcinek. Bo nie wiem, w sensie prawie na pewno mi to nie odblokuje kolejnego questa, ale w razie W może lepiej poczekamy, ale już się do samej krypty przeniosę, żeby od razu już nie być po załadowaniu sobie gry ponownie. Tak więc no, ode mnie póki co to będzie tyle, do usłyszenia w kolejnym materiale, zagrajmy w Hogwarts Legacy. Mamy już Crucio, mamy Imperio. Została tylko Awada, ale Awada chyba będzie, no, w finalnym wątku z Sebą. A skoro zdobyliśmy w drugim akcie, powiedzmy, nie, właściwie już w trzecim akcie zdobyliśmy Imperium, to pewnie dopiero w czwartym nauczymy się Awady. No ale cóż, poczekamy i prędzej czy później i tego zaklęcia się nauczymy. Ale właśnie, jeszcze zanim się tutaj pożegnam, to wydamy punkt talentów, aby ulepszyć Imperio.
Przeciwnik kontrolowany przez ciebie dzięki Imperium będzie rzucał klątwy na inne cele z każdym udanym trafieniem. Teraz tylko finalny level mi został i potem już tylko ulepszenie samej Awady. No, ale to później. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!